Rada Miasta w formie uchwały nakazuje prezydentowi usunięcie nieprawidłowości w spółce Nowa. W miniony wtorek odbyła się kolejna, trzecia już sesja Rady Miasta poświęcona wynikom kontroli i sytuacji w spółce. W związku z tym, że nie pojawili się na niej prezesi Nowej, którym radni chcieli zadawać pytania, ten punkt zdjęto z porządku obrad, a radni większością głosów klubu PiS Wybieram Nowy Sącz przyjęli uchwałę. Wzywa się prezydenta miasta Ludomira Handzla do punkt 1. Natychmiastowego zapewnienia, aby spółka Nowa zaprzestała składowania odpadów niebezpiecznych, natychmiastowego podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli skutków wielokrotnego naruszania prawa, natychmiastowego ustalenia wszystkich osób odpowiedzialnych za stwierdzone podczas kontroli naruszenia prawa. Wyciągnięcia konsekwencji wobec Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Nowa Spółka z OO w Nowym Sączu, ewentualnie wobec innych pracowników tej spółki w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w ramach kontroli WIOŚ w Nowym Sączu. W związku z tym, że po odczytaniu projektu uchwały przegłosowano wniosek, który zamykał dyskusję w tym punkcie, radni z klubu Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej chcieli poszerzenia porządku obrad o wolne wnioski. Liczni radni w dyskusji na temat spółki Nowa chcieli zabierać głos, byli zgłoszeni do głosów na poprzedniej sesji. Przy czym już takiej ludzkiej uczciwości, tak aby nie kneblować ust, aby każdy mógł się w tej materii wypowiedzieć. Wszyscy Państwo radni otrzymali dzisiaj o godzinie 11:52 oświadczenie prezydenta naszego miasta. Zarząd Nowa spółki z o.o. informuje, że do dnia dzisiejszego do zarządu nie wpłynęły żadne pytania od Rady Miasta Nowego Sącza. Pełne odniesienie się do kontroli WIOŚ zostało odczytane publicznie na sesjach Rady Miasta w dniu 9 lutego i 15 lutego. To jest oświadczenie pana prezydenta. W związku z powyższym uznajemy, iż temat został wyczerpany. Przypomnijmy, kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazała szereg nieprawidłowości na składowisku odpadów, m.in. składowanie odpadów niebezpiecznych czy składowanie śmieci poza terenem do tego wyznaczonym. Zarówno zarząd spółki, jak i prezydent Nowego Sącza nie zgadzają się z wynikami kontroli.